Dzień dobry, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj opowiem trochę o najmie krótkoterminowym, ale o najmie krótkoterminowym i nawet w sumie nie tylko krótko, w ogóle o wynajmowaniu mieszkania i o zagrożeniach z tym związanych. O zagrożeniach, o możliwych trudnościach, o tym generalnie, co może się przytrafić złego. Bo mam wrażenie, że bardzo wiele osób teraz wynajmem się interesuje, bardzo wiele osób inwestuje w mieszkania i duża część osób zajmuje się tymi mieszkaniami sama. Natomiast jest wiele aspektów w takim negatywnym kontekście, na które również należy zwrócić uwagę, na które również należy się zabezpieczyć, a mam wrażenie, że nie wszyscy zwracają na to uwagę, że bardzo dużo mówi się ostatnio o wynajmie krótkoterminowym przede wszystkim, natomiast z takiej bardzo pozytywnej strony, czyli po prostu ile możemy na tym zarobić. Najem krótkoterminowy jest przedstawiany jako świetna inwestycja, natomiast uwaga, to nie zawsze tak jest. To, czy krótki najem naszego mieszkania będzie strzałem w dziesiątkę i to, czy ono będzie nam zarabiało więcej niż gdybyśmy je wynajęli na długi najem, bądź gdybyśmy poszukali być może innej formy inwestowania pieniędzy, bądź innej formy zarabiania, zależy od wielu, wielu czynników. Natomiast jak patrząc na wprost na samo mieszkanie, to przede wszystkim zależy od tego, gdzie to mieszkanie mamy położone, jaka jest konkurencja w rejonie, w najbliższej okolicy, jakie ceny w tym momencie są w najbliższej okolicy. No i dzisiaj trochę o tych właśnie takich negatywnych aspektach, o tym, co się może zdarzyć w takim negatywnym kontekście i o wszelkich możliwych zagrożeniach. Także zapraszam na dzisiejszy film. Słuchajcie, przede wszystkim to, od czego trochę zaczęłam, czyli najem krótkoterminowy przedstawia się jako świetną inwestycję. Podaje się procentowe wartości zwrotu z tej inwestycji, ile w skali roku będziemy mogli zarobić. I super, obyśmy wszyscy zarabiali na tych mieszkaniach, to byłaby idealna sytuacja. Natomiast to, o czym należy pamiętać, że to mieszkanie to jest inwestycja na lata. I jeżeli jeszcze kupujemy to mieszkanie za gotówkę, okej, tutaj jest trochę inna sytuacja, tak? Inwestujemy środki, które mamy, więc de facto potencjalnie stracimy oszczędności, natomiast nie będziemy nic winni. Natomiast trochę inaczej przedstawia się sytuacja, kiedy to mieszkanie mamy w kredycie i rata kredytu będzie nas miesiąc w miesiąc obciążała. Natomiast jest to właśnie zobowiązanie najczęściej na około 20 lat, tak? Gdzie różnie będą się zachowywały stopy procentowe, przez co różna będzie wysokość naszej raty, a jednocześnie zmieni się z pewnością sytuacja na rynku nieruchomości na wynajem. To, co już pewnie teraz sami obserwujecie, że i Wy, i Wasi znajomi interesujecie się właśnie inwestowaniem w nieruchomości i wynajmem krótkoterminowym. Tutaj jest ogromny tort jeszcze do podziału, tak? Turyści do Polski przybywają, natomiast mam nieodparte wrażenie, że tych turystów, owszem, przybywa dużo, ale nie przybywa ich tak dużo i ta skala tak nie rośnie, jak rośnie ilość mieszkań, które pojawiają się w ofercie. A mało tego, my nie mówimy tylko o mieszkaniach na wynajem, ale też o hotelach chociażby, które powstają i które również tą bazę noclegową nam poszerzają. Więc mam poważne obawy, że za jakiś czas to my niestety będziemy mieli więcej mieszkań niż chętnych do nocowania w tychże mieszkaniach. Więc naprawdę, biorąc pod uwagę taką inwestycję właśnie na naście, na 20 lat, należy ją naprawdę bardzo dobrze policzyć w kontekście możliwych zachowań przyszłych na rynku, tak? Gdzie wartość nieruchomości może nam drastycznie spaść, gdzie niekoniecznie będziemy obkładali sobie ten kalendarz wynajmu na te 20-25 dni w miesiącu, a rata kredytu zawsze będzie do zapłaty. Rata kredytu, no i oczywiście wszystkie koszty stałe, z którymi to się wiąże, tak? Nie wierzcie w to, że mieszkanie będzie się wynajmowało przez 30 i 31 dni w miesiącu. Absolutnie nie liczmy tego w ten sposób. Zawsze zostaną okienka i przede wszystkim to, co należy uwzględniać, konkurencja w tym momencie przynajmniej rośnie, a nie maleje. Ja myślę, że gdzieś w przeciągu najbliższych 2 lat, natomiast to jest w tym momencie moja subiektywna opinia, możemy się spodziewać jeszcze sporych zmian na tym rynku. Mówię, dwa lata i myślę, że trochę zmian się zadzieje. Dlatego naprawdę policzcie sobie dokładnie tą inwestycję.
Tym bardziej, jeżeli szacujecie pod wynajem krótkoterminowy, bo też później nie zawsze każde mieszkanie, które przystosowujemy do najmu krótkoterminowego, będzie się idealnie nadawało pod najem długoterminowy, no bo tutaj też lokalizacja będzie miała kluczowe znaczenie, więc w stanie idealnym dobrze by było, jeżeli jesteśmy w stanie z krótkiego najmu przeskoczyć na najem długi i też tych najemców znaleźć, zachowując też odpowiedni standard, bo tak jak mówię, konkurencja w tym momencie rośnie, a nie maleje, więc należy ważyć to tak, żebyśmy byli w stanie zmieniać nasz model biznesowy, żebyśmy byli w stanie chociażby to mieszkanie nawet sprzedać, tak? Ja akurat nie jestem zwolennikiem inwestowania w tak zwane apart hotele, w pokoje w apart hotelach. Tutaj już się nie chcę szczegółowo zgłębiać w ten temat, natomiast ja jestem zwolennikiem pełnej własności i tego, co mogę później z moim mieszkaniem zrobić, że mogę je wynająć na długi najem, że mogę je po prostu sprzedać na wolnym rynku albo będę mogła w nim sobie sama zamieszkać. Natomiast w przypadku apart hoteli i mimo wszystko zakupu pokoi w tych apart hotelach, no tutaj sytuacja przedstawia się trochę inaczej. Oczywiście wszystko zawsze zależy od umowy, którą podpisujemy, natomiast no co do zasady to jest pokój i o innej własności i o innym manewrowaniu później tym lokalem w razie kryzysowej sytuacji na rynku mówimy. Także z takich pierwszych zagrożeń, takiego kontekstu negatywnego, naprawdę policzcie tą inwestycję, bo to nie zawsze musi być strzał w dziesiątkę i należy naprawdę uwzględnić potencjalnie zmieniającą się sytuację na rynku nieruchomości i w przypadku zakupów kredytowanych, tak, zmianę wysokości raty. Jeżeli też takim wynajmem się zajmujecie, to warto pamiętać, że to nie zawsze jest taki czysty samograj, przy którym generalnie nic nie trzeba robić, tak? I po prostu pieniądze nam płyną do kieszeni. Oczywiście różne są sytuacje, gdzie zajmujecie się sami tym mieszkaniem, inne, gdy właśnie oddajecie w zarządzanie firmie takiej jak moja, tak? Bo duża część obowiązków schodzi właśnie na firmę za odpowiedni procent, który bierzemy. Natomiast jeśli chodzi o samo mieszkanie, różne sytuacje mogą się zdarzyć. Ja już teraz nie będę może tego dzieliła na to, czy zajmujemy się mieszkaniem sami, czy zajmuje się tym mieszkaniem firma zarządzająca, ale gdzieś postaram się tutaj wymienić kilka takich negatywnych sytuacji, negatywnych przypadków, które mogą mieć miejsce, które gdzieś mogą nas narazić na koszty i o których również należy pamiętać. I słuchajcie, to są przede wszystkim ewentualne zniszczenia. I żebyśmy się też dobrze zrozumieli, ja nie chcę, żeby teraz, nie chcę przedstawić całej tej sytuacji w taki sposób, że o rany boskie, teraz nie wiadomo co się może stać i generalnie co rezerwacja to ryzyko dewastacji, zniszczenia i nie wiadomo czego jeszcze. To nie tak, absolutnie. Natomiast chciałam zwrócić uwagę, że naprawdę negatywne aspekty tutaj też mogą mieć miejsce, bo sama czytam ostatnio mnóstwo artykułów, które po prostu ten wynajem przedstawiają w tak pozytywnym świetle, że no miód, cud, orzeszki i po prostu lukier na pączkach, natomiast to nie zawsze jest tak kolorowo. I teraz tak, na przykład, jeśli chodzi o zniszczenia i takie banalne sytuacje, nie odwołując się do konkretnych jakichś tam przypadków, bo dobra zasada mówi, że o przygodach gości nie rozmawiamy, natomiast trzeba się liczyć na przykład ze zniszczeniami pościeli i ręczników. I to takimi zniszczeniami, gdzie nie jesteśmy w stanie już odprać ich, tak? To nie są plamy czysto higieniczne, tak? Z którymi gdzieś poradzi sobie pralnia chemiczna. Więc na pewno konieczna wymiana pościeli i ręczników, tak? Bo one, no jedno, że się zużywają, tak? To jest akurat proces naturalny, ale będą się niszczyły i będą zniszczenia na tej pościeli i na tych ręcznikach, których nie jesteśmy w stanie odprać i po prostu ta pościel i te ręczniki ze stanu musi nam zejść. Konieczne będzie uzupełnianie sztućców, bo sztućce będą ginęły. Konieczne będzie uzupełnianie szkła i naczyń, talerzy, czyli wszystkiego, co gdzieś nam się może co może najmującym się stłuc, bo to się zwyczajnie będzie tłukło. Konieczne będzie ewentualna wymiana, tudzież serwisowanie sprzętu. Na przykład na jednym z mieszkań mi się ostatnio przepalił czajnik elektryczny, tak? Niby drobiazg, natomiast no, ten czajnik trzeba zakupić, tak? I to też jest koszt. Jeżeli na mieszkaniu jest pralka, pralka ma prawo się zepsuć, tak? I trzeba ją będzie serwisować, tudzież naprawić. Jeżeli na mieszkaniu jest zmywarka,
taka sama sytuacja. Generalnie im więcej sprzętów na mieszkaniu, tym większe prawdopodobieństwo, że któryś prędzej czy później będzie trzeba serwisować. Wiecie, to są wszystko drobiazgi, które gdzieś tam pociągają za sobą dodatkowe koszty, tak? Sytuacja teraz zimą, tak jak grzejemy, rozkręcamy kaloryfery, nagle może się okazać, że kaloryfer cieknie. Konieczne jest wezwanie hydraulika. Zdarzają się różnego rodzaju usterki. Ja tutaj też wspominałam przy okazji z jednego z filmów, na przykład w zeszłym roku latem, gdzie obłożenie jest faktycznie bardzo wysokie i rezerwacje zmieniają się jedna po drugiej. Przyjeżdżają nowi goście i nagle okazuje się, że nie działa spłuczka w toalecie. No nie działa, tak, no ma prawo się zepsuć, tak, no to jest też tylko urządzenie i takie sytuacje mogą mieć miejsce. Należałoby wezwać w tym momencie hydraulika. Nie zawsze udaje się wezwać tam osobę od razu. Goście też bywają bardzo różni. Jest domaganie się zmiany mieszkania, tak? No bo goście chcą mieć pełny dostęp do mieszkania. I w tym momencie trzeba, no tak jak mówię, to w zależności od tego, czy jesteśmy w stanie usterkę usunąć natychmiastowo i jaka jest relacja z gośćmi, tak, jakie jest ich stanowisko, ale być może dojdzie do sytuacji, w której będzie trzeba gości przekwaterować. Przekwaterowanie gości w środku sezonu, w mieście turystycznym też nie jest prostą sprawą. Oczywiście ten nocleg można znaleźć, bo tak jak mówię, mieszkań cały czas na rynku jest, mam wrażenie, więcej niż jednak turystów. Natomiast to się może również wiązać z kosztami, tak? Niekoniecznie znajdziemy mieszkanie w tej samej cenie. No i jesteśmy też o tyle stratni, że my w tym momencie nie zarabiamy, bo my musimy zapłacić, tak? Za przekwaterowanie i zmianę lokalu dla gości. A tak jak mówię, sytuacje zdarzają się przeróżne. Ta awaria spłuczki, awaria piecyka gazowego na przykład, która jest, nagle nie ma ciepłej wody. Goście są z dwójką małych dzieci, no ciepła woda jest niezbędna. Piecyk nie działa i nie ma możliwości naprawienia tego piecyku od ręki. Serwis ma możliwość przyjechać dnia następnego. Goście roszczeniowi i co? No, konieczność przekwaterowania. No i takie sytuacje mogą mieć miejsce, a to się wiąże w tym momencie z dodatkowymi kosztami. Telewizory są w tym momencie na wszystkich mieszkaniach. Mają prawo się zepsuć? Mają prawo. Kilka miesięcy temu na jednym mieszkaniu po prostu telewizor zakończył swego żywota, tak? No był to telewizor, który już swoje lata miał, tak? Miał prawo w końcu odmówić współpracy, nie opłacało się już zupełnie go naprawiać. Była konieczność kupna nowego telewizora. To też kosztuje i chciałabym właśnie uczulić na takie różnego rodzaju drobiazgi, które się zdarzają, a które koszty nam generują. Czegoś się niszczą. Różne sytuacje się zdarzają. Ja nie miałam żadnych jakichś bardziej ekstremalnych sytuacji i mam nadzieję, że ten trend się utrzyma i że nic nie będzie się działo. Natomiast faktycznie różnego rodzaju zniszczenia w mieszkaniu mogą wystąpić. Sytuacja, która mi się zdarzyła, to na przykład było po wyjeździe gości. Zaplamiona kanapa, ale zaplamiona jakimś atramentem. Ja nie wiem, czy tam było ktoś po prostu rozkręcał długopisy, bo to wyglądało tak, jakby się po prostu wylał atrament na kanapę. Kanapa była cała w plamach od atramentu. No nie było to do doczyszczenia ręcznego. Konieczne było wezwanie serwisu i zapłacenie za ekstra pranie tej kanapy. No to są też koszta. Tutaj w zależności oczywiście od tego, czy spisujemy z gościem umowę, czy rezerwacja jest przez Booking, czy rezerwacja jest przez Airbnb, czy pobieraliśmy kaucję. No w przypadku, gdy pobieramy kaucję, sytuacja jest prostsza, jesteśmy w stanie dokonać potrącenia z kaucji. Jeżeli takowego nie było, można ewentualnie domagać się zwrotu od serwisu. Airbnb w przypadku założenia sporu i założenia sprawy, udokumentowania tego zdjęciami, filmami i fakturami później, jeśli chodzi o koszty, przychyla się często do próśb gospodarzy, bo mi na przykład w tym przypadku koszta prania tej kanapy Airbnb zwróciło. Booking wiem, że takich rozwiązań nie praktykuje. Tutaj jest informacja z Bookingu, żeby dochodzić ewentualnych roszczeń od klienta. No a uzyskanie rekompensaty często jest trudne, tudzież niemożliwe, więc tego rodzaju zniszczenia też się zdarzają. No, zabrudzone ściany, gdzie konieczne będzie ich odmalowanie. Ja jestem generalnie zwolennikiem takiego prostego wyposażania mieszkań na wynajem, to znaczy bez dodatkowych bibelotów, które mogą ulec uszkodzeniu, bez jakichś szklanych elementów. Nie jestem zwolennikiem, chociaż mam na niektórych mieszkaniach, natomiast to już tak mieszkanie było urządzone przez właścicieli, chociażby szklanych stolików czy szklanych półek, tak, bo tu jest zawsze ryzyko,
że po prostu ktoś no, nieumyślnie tak dokona jakiejś szkody na tych meblach. A powiedzmy sobie wprost, tak, no ludzie przyjeżdżają na wakacje, przyjeżdżają na weekend, przyjeżdżają odpocząć, przyjeżdżają się zabawić, tak, no też, też wyjeżdżamy gdzieś i też się bawimy. W grę często wchodzi alkohol i różne rzeczy naprawdę też się mogą zdarzyć. I uwaga, żeby ktoś sobie też niechcący nie zrobił krzywdy, bo fakt, o którym wiele osób nie myśli, to jest, a co się stanie, jeżeli coś się stanie mojemu gościowi w mieszkaniu? Co się stanie, jeżeli ktoś się przewróci i rozbije sobie głowę na tej szklanej półce? Co się stanie, jeżeli ktoś wchodząc do kabiny czy do wanny poślizgnie się na mokrej podłodze i dozna uszkodzeń? My, którzy prowadzimy firmy właśnie takiego wynajmu krótkoterminowego, pewnie nie wszyscy, no nie mogę się wypowiadać za wszystkich, ale w większości posiadamy odpowiednie ubezpieczenia, posiadamy OC działalności gospodarczej, żeby na wypadek właśnie tych takich sytuacji skrajnych no mieć możliwość w ogóle gdziekolwiek się odwołać, taki, żeby ubezpieczyciel pokrywał ewentualne roszczenia klienta, bo teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której no nie pomyśleliście o ubezpieczeniu, tak? Wynajmujecie na własną rękę, no od kogo turysta będzie dochodził roszczenia? No od Was i roszczenie w tym momencie będzie do osoby prywatnej. A mam właśnie nieodparte wrażenie, że te ubezpieczenia są bardzo często pomijane. Ubezpieczenia, jeśli chodzi o zabezpieczenie tutaj się na wypadek właśnie takich sytuacji, gdzie gościom coś się może stać w mieszkaniu, a nawet to podstawowe ubezpieczenie, które powinno mieć miejsce, czyli ubezpieczenie chociażby też mienia w tym mieszkaniu, ubezpieczenie mieszkania na wypadek zalania, bo co będzie, gdy turyści nie zakręcą wody i zaleją sąsiadów pod spodem. Wiecie, to są skrajne sytuacje, oczywiście, że to się nie zdarza raz w miesiącu, natomiast takie sytuacje mogą mieć miejsce i to jest naprawdę do pierwszego głośnego przypadku, kiedy coś faktycznie komuś się w mieszkaniu stanie i będzie naprawdę duży problem. A pamiętajmy, goście są na wakacjach, goście są pod wpływem alkoholu, goście są wyluzowani, tak, no przyjechali odpocząć i często to myślenie niestety się wyłącza i tutaj może dojść do różnych skrajnych sytuacji i naprawdę apeluję, żeby na tego typu sytuacje też się zabezpieczyć. Ja myślę, że w ogóle w tym przypadku to warto porozmawiać ze specjalistą i wszystko, co się może zepsuć, ma prawo się zepsuć i wszystko, co może się stać, tak, ma prawo się w tym mieszkaniu stać i trzeba o tym pamiętać, bo jeśli chodzi o życie materialne, jeśli chodzi o życie ludzkie, przepraszam, nie życie materialne, tylko jeśli chodzi o przedmioty materialne i o życie ludzkie, tak, bo naprawdę różne przypadki mogą mieć miejsce i pamiętajmy, aby siebie samych na wypadek takich sytuacji zabezpieczyć. Jeśli chodzi o takie negatywne aspekty wynajmu, należałoby też pamiętać o sąsiadach. Zwłaszcza jeżeli wchodzimy z wynajmem w lokalizację, gdzie to na Starym Mieście często ma miejsce, gdzie jeszcze mieszkają starsi ludzie, tak, którzy mieszkają tam od lat i nagle obok mieszkania zaczynają się wynajmować. Dla nich ta sytuacja jest no, mało komfortowa, nie oszukujmy się, ciągle pojawia się ktoś nowy, tak, oni też się czują nieswoje, ludzie, którzy mieszkają tam od lat. I żebyśmy też się dobrze zrozumieli, tak, ja akurat jestem zwolennikiem wolnego rynku i tego, żeby te mieszkania jak najbardziej były wynajmowane, jeżeli jest popyt. Natomiast rozumiem również tych ludzi, tak? Rozumiem to, że oni gdzieś tam są zaniepokojeni zmianami, które się dzieją. I słuchajcie, słyszałam naprawdę różne historie, jak sąsiedzi potrafią utrudniać taki wynajem, więc wchodząc w ten biznes, wchodząc w wynajmowanie mieszkania, warto też rozważyć to pod kątem właśnie tego, jakich mamy sąsiadów i wierzcie mi, warto z sąsiadami utrzymywać pozytywne relacje. Tutaj jeśli chodzi o samych sąsiadów, też wątek, który można poruszyć przy okazji. No cóż, powiedzmy sobie wprost, tak? Wiele osób wynajmuje zwyczajnie na czarno, nie dokonując właściwego zgłoszenia chociażby do Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczania wynajmu tego mieszkania i naprawdę wchodząc na wojenną ścieżkę z sąsiadami, można też sobie niechcący zrobić tutaj szkodę. No bo cóż, życzliwy sąsiad, tak? Zawsze może donieść do właściwego urzędu. No cóż, także słuchajcie, nie jest na pewno moim celem zniechęcanie nikogo do wynajmu, natomiast gdzieś apelowałabym
żeby ten wynajem rozważać również w kontekście właśnie możliwych takich negatywnych sytuacji, które mogą się zdarzyć, bo tak jak wspomniałam na początku, wydaje mi się, że publikacji na temat wynajmu krótkoterminowego i właśnie filmów w sieci, informacji w sieci jest teraz coraz więcej, natomiast one właśnie bardzo często przedstawiają tą taką pozytywną stronę, o wow, jaki to jest super biznes, taki, tak jak mówiłam, cud, miody i orzeszki. Natomiast tutaj naprawdę też różne rzeczy mogą się zdarzyć i z różnymi stratami i kosztami należy się liczyć i należy je przede wszystkim uwzględniać, jak będziemy to sobie kalkulowali. Także apeluję, polecam, aby na chłodno zastanowić się właśnie nad możliwymi ryzykami związanymi właśnie z tym biznesem. Ja się Wam starałam tutaj trochę aspektów przybliżyć. No ten taki najbardziej skrajny to jest to, że no pamiętajcie, wpuszczamy pod swój dach ludzi, tak, i różne rzeczy mogą się zdarzyć. No wypadki się zwyczajnie zdarzają i o tym też należy pamiętać. Okej, myślę, że na ten moment to by było na tyle. Jeżeli jakieś macie dodatkowe pytanie, oczywiście zadawajcie w komentarzach. Jeżeli chcielibyście, żeby opowiedzieć o jakimś innym wątku, to też dajcie znać w komentarzu, może to będzie pomysł na jakiś kolejny film. Także dziękuję bardzo za uwagę i do następnego.